destino. Este era de mi papá. To dostałaś od ojca. Żałuje mi pieniędzy, więc sprzedam jej biżuterię. Ostrzegałem, żebyś ze mną nie zadzierała. Dlaczego? Nie płacz. Nie mogę się opanować. To się stało tak nagle. Wszystko się wyjaśni, zobaczysz. Nie płacz. Hola, buenas tardes. Quisiera ver si me puede dar. Szukam informacji na temat Melchiora Magani. Ja nic nie wiem. Dzień dobry, szukam pana Magani. Taki tu nie mieszka. Ja cię znam. Jesteś synem Rebojara. Tak, to ja. Pani zna Maganie? To mój sąsiad. Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Co pani o nim wie? Widziałam wczoraj twój wywiad. Jesteś naprawdę bardzo dzielny i przystojny. To dobrze, że chcesz dowieść niewinności ojca. Dziękuję. Melchior był bardzo spokojny, ale go porwali. Kto go porwał? Dwaj mężczyźni depchnęli go do samochodu i odjechali. Odpowiedz. Nie krzycz na mnie. Chciałaś powiedzieć bratu prawdę? Wyrwało mi się. Lepiej uważaj na to, co mówisz. Nie moja wina, że okłamaliście z tatą Carlosa. Nie waż się mu powiedzieć. Nie powiem, ale pod jednym warunkiem. Chcę się spotykać ze znajomymi. Szantażujesz mnie? Jeśli będziesz mnie więzić, powiem Carlosowi, że nie jesteś jego matką. Nie wierzę, że mogłabyś to zrobić. Czy zdajesz sobie sprawę, jak mnie ranisz? Nie. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Ale jeśli powiesz bratu prawdę, nigdy więcej się do ciebie nie odezwę. Nie zapisała pani rejestracji? Niestety nie. A jaki to był wóz?
Taka duża furgonetka, złotawa albo beżowa. A jak wyglądali porywacze? Jeden był elegancki, w garniturze. Miał nawet kamizelkę, przystojny. Nic więcej nie wiem. Widziałem wywiad. Jestem dumny z Rogelio. Muszę ci coś powiedzieć. Wczoraj przyszła Vicky. Po co? Czego chciała? Powiedziała, że Viviana zaginęła. Nie musisz mi o tym przypominać. Mówię tylko, że postąpiłeś impulsywnie. Nie wiedziałem, że Viviana rozbije sobie głowę o stół. Co ci dokładnie powiedział ten policjant? Wie, że miałem romans z matką Viviany. Niedobrze. Tyle to i ja wiem. Jak Perico się dowie, nie dowie się. Hola. Habla Lucrecia. Mówi Lucrecia. Hola, Lucrecia. Dziękuję, że nie powiedziałeś szefowi o tym, co się stało nad rzeką. Wybacz mi. Nie chciałam zepchnąć Aidy. Możesz mi wybaczyć? Wybacz, jeśli dzwonię nie w porę. Nie przejmuj się. Dowiedziałam się z dziennika o twoim ojcu. Paskudna sytuacja. Wiem. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem z tobą. Dzięki. To tyle. Cześć. Czemu się rozłączyłaś? Nie widzisz, że jestem zdenerwowana? To źle, że Flavio trafił do wariatkowa. Sytuacja jest trudna. Nie wiem, co zrobić z pieniędzmi, które przyjdą jutro. Co ci dokładnie powiedział? Udało się. Bardzo dobrze. Udawał chorobę, żeby trafić do szpitala, a nie do więzienia. Telefon. Od Blondasa. Od pana Efraina. Dziękuję, przyjacielu. Dlaczego mnie nie wyciągniesz? Zaczekaj. Potrzymasz? To nie jest łatwe. Ja tu oszaleję, nie rozumiesz? Zaczekaj. Przesuń się tu trochę, żebyś mogła dosięgnąć. Wpadłeś po uszy, bracie. Prokurator sam się zajął twoją sprawą, a sędziego nie znam.
Chcą też wznowić tamtą sprawę o nielegalny wyrąb lasu. A sędzia, którego wtedy przekupiłem, zniknął z moimi pieniędzmi. Powiem ci jedno. Jak mnie stąd nie wyciągniesz, nie krzycz na mnie. Mogę kazać cię zlikwidować. Jasne? Rogelio jest w porządku, ale nigdy mi nie wybaczy. Musisz się bardziej postarać. To nic nie da. Powinnaś pukać. Przecież było otwarte. Nie szkodzi. Chciałam powiedzieć, że przyszedł Rogelio Rebollar. Ładnie wyglądasz. Gracias. Dzięki. Tu papa, como está? Jak twój tata? Dobrze, na tyle, na ile to możliwe. A ty? Mejor. Lepiej. Tuve... Mam za sobą ciężkie przejście. Tuve una temporada muy difícil después de lo de Acapulco. Lucrecia... Nie ponoszę winy za to, co się stało w Acapulco. Viviana weszła mi do łóżka, kiedy spałem. Ale wróciłeś do niej. Musimy poważnie porozmawiać. Cieszę się, że cię widzę. Ja też. Wdowa po Nuniezie pokazała mi nagranie, w którym doktor wyznaje, że zatrudniła go Piedad Villalpando, moja ciotka. Nie rozumiem. Chciała, żeby mnie uznano za obłąkaną. Doktor Nuniez miał długi, nie płacił podatków. Piedad zaproponowała mu dużą sumę w zamian za rozpoznanie u mnie schizofrenii i za kurację lekami wywołującymi halucynacje. ¿Qué haces aquí? Co tu robisz? No te asustes. Nie bój się. Przyszłam porozmawiać. A platicar contigo. No entiendo. Czemu nie wystąpiłaś przeciwko ciotce? Wyszła za mąż za niebezpiecznego człowieka. Nie chciałam ryzykować. A teraz mam inne priorytety. Wychodzę za mąż. Gratuluję ci. Kim jest ten szczęściarz? Cesar Linares. ¿Pamięta pan? Przywiozłam go na pogotowie, a pan nas przyjął. Pamiętam. Wiedziałem, że coś do niego czujesz. Jak to? Płakałaś wtedy. Teraz chciałabym pana zaprosić na ślub. To już w sobotę. Byłoby mi miło, gdyby mój mistrz był ze mną w takiej chwili. Przyjdę, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Obiecaj mi, że nie zaniedbasz swojej kariery i zdobędziesz tytuł i zostaniesz lekarzem.
prometo. Obiecuję. No sé qué podamos hablar tú y yo, Piedad. Nie wiem, czy powinniśmy rozmawiać. Creo que me hiciste un bien. Wyświadczyłeś mi przysługę. O czym mówisz? No te guardo rencor, César. Nie mam do ciebie żalu. Sergio es un naco. Sergio to podły człowiek. Nic do niego nie czuję. Me hiciste un bien. Oddałeś mi przysługę. Mira, Piedad. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Wyłóżmy karty na stół, bo ta gra mi się nie podoba. Lo que pasó en casa del perico. Wtedy to była tylko przygrywka. De qué estás hablando? ¿Qué dices? O czym mówisz? Después de lo que le provocaste a Marisa. Po tym, co zrobiłaś Marisie, mam ochotę cię zabić.